imieniu gildii błagam o pomoc. Jaśnie oświecona, bez beczek cała produkcja stanie, a wtedy będziemy skończeni. Spłonęły wam wszystkie? Ogromnie nas to smuci. To bardzo zła wiadomość. Tak, jaśnie oświecona. Do pożaru doszło, kiedy potwory wdarły się do magazynu. Błagam o pomoc. Członek Straży Pałacowej zostanie wysłany, aby zbadał zgliszcza. Jeżeli jest tak, jak mówisz, odpowiednia rekompensata będzie wypłacona z książęcego skarbca. Dziękuję, jaśnie oświecona. Wasza miłość, przybył Geralt z Rivi. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Spośród wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na mnie jako księżnej, ten jest najmilszy memu sercu. Zostanie teraz przyznany Order Vitis Vinifera. Najwyższe odznaczenie tu są. Niech wystąpi Wiedźmin Geralt z Rivi, zabójca bestii z Beauclair. Życzeniem naszym jest uhonorować Wiedźmina, który ocalił Beauclair przed straszliwą bestią. Niechaj ten symbol przypomina wszystkim, że Wiedźmin na zawsze pozostanie przyjacielem Beauclair. A prywatnie bardzo ci dziękuję, Geralt. Damian przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane wiedźmińskie zlecenie. Dziękuję. Oprócz tego mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Postanowiłam przekazać ci kilkanaście beczułek Sangreal, wina przeznaczonego wyłącznie na książęcy stół. Będziesz mógł go wreszcie spróbować. No jak, cieszysz się? Bardzo się cieszę i dziękuję ci, jaśnie oświecona. Ale niestety muszę zepsuć ten miły nastrój. Musisz wiedzieć, że byłaś wyznaczona na piątą ofiarę bestii. Siana planowała posłużyć się Detlafem i zabić cię, księżno. To nie może być prawda. Z pewnością się mylisz. Mam dowód. Nie wierzę w to. Za moment będę rozmawiała z Sianą. Czy możesz mi towarzyszyć? Dzięki tobie odzyskałam siostrę. Ale po tym, co przed chwilą usłyszałam, nie wiem, czy będę umiała sprawiedliwie ją osądzić. Wolałabym, żebyś się mylił, Geralt. Nie mylę się. Co więcej, doradzałbym szczególną ostrożność w kontaktach z nią. Nie przesadzaj, Wiedźminie. To moja siostra. Wiem, jak z nią rozmawiać. Jeśli moja obecność w czymś pomoże, to oczywiście zostanę. Proszę wszystkich o uwagę. Odbędzie się teraz przesłuchanie osoby zamieszanej w morderstwa, które miały miejsce w Beauclair. Kapitanie Delatour, proszę wprowadzić Sylwię Annę. Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie? Je-
Jestem wolnym człowiekiem. Mogę przebywać, gdzie chcę. Sylwio Anno, dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Nie mogę uwierzyć, że mnie też chciałaś zabić. To musiał być wpływ tego potwora, Detlafa. Ty byś się nigdy do tego nie posunęła, prawda? Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. Jaśnie oświecona, jako głowa państwa powinnaś przede wszystkim dbać o dobro kraju. Niezależnie od tego, czym Siana się kierowała, jest ona zagrożeniem dla ludzi. Masz rację. Moi poddani są najważniejsi. Nie mogę o tym zapomnieć. Siano! Bez względu na nasze więzy krwi. Czeka cię proces i sprawiedliwa kara. Jako księżna będę musiała cię osądzić. Ale jako siostra nie przestanę cię kochać. Wybaczysz mi? Nigdy ci nie wybaczę. Przyszedłem kupić kwiaty. Jakiś wieniec albo... Nie ma. Wszystko sprzedane. Właśnie miałam się zbierać, bo po co tu będę tkwiła po próżnicy? Nie dziwcie się, panie. Wszystko na pogrzeb poszło. Każdy chciał na grób księżnej bukiet zanieść. Anemony, piwonie, gladiole. Ale ona to najbardziej lubiła zwykłe róże. Wiem, bo czasem jej dwórki tu przychodziły. Najpiękniejsze kwiaty dla niej wybierałam. Pachnące z dużymi pąkami, takie co długo postoją. Nadal nie mogę w to wszystko uwierzyć. Zginąć z rąk własnej siostry. Jak to się mogło stać? Anna Henrietta bardzo chciała wierzyć, że dla Siany jest jeszcze nadzieja, że okaże skruchę, więc wyciągnęła do niej rękę za wcześnie i zbyt ufnie. A, już poznaję. Wyście są ten Wiedźmin z północy, co nas przed bestią uratował? Aha, powiedzmy. Czekajcie, proszę. To dla was. Myślałem, że kwiaty się skończyły. Odłożyłam jeden bukiet, żeby samej zanieść. Ale weźcie go.
Wiem, że byliście z księżną blisko. Ile jestem winien? Nic. Zachowajcie te pieniądze i wznieście dziś wieczorem toast za jej pamięć. Tak zrobię. Bywaj. O! Fu, ale śmierdzi! Nie ma co narzekać. Wiedźmin, byłem pewien, że wyjechałeś. Nie mógłbym. Anna Henrietta była... Wspaniała. Piękna, dobra. Była najlepszą władczynią, jaką można sobie wymarzyć. A ja ją zawiodłem. Nie obwiniaj się. Żaden z nas się nie spodziewał, że Siana jednak dopnie swego. I żaden z nas nic nie zrobił, bo nie mógł nic zrobić. Pewnie masz rację, ale... Gdy umiera ktoś tak drogi, nie sposób nie szukać winy w sobie, a nawet najtwardszym rycerzom miękną serca. Przyszedłem pożegnać księżną, złożyć jej ostatni hołd. Białe róże, jej ulubione. Wejdź, spoczywa w krypcie królewskiej. Wbrew memu sprzeciwowi. W jednej sali z morderczynią. Co? Kto tak postanowił? Rada regencyjna. Banda starców, którzy zamiast serc mają przepisy i kodeksy. Uznali, że skoro w żyłach Sylwianny płynęła królewska krew i siostra księżnej nie została prawnie wydziedziczona, powinna zostać pochowana razem z Anariettą. No i na co ci było to wszystko? Spoczywaj w pokoju. Żałuję, że tak się to skończyło, że temu nie zapobiegłem. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Śpi spokojnie. Stylowa krypta, wielce dyskretna. Marzyłoby mi się takie miejsce wiecznego odpoczynku. W takich chwilach nigdy nie wiem, czy kpisz, czy naprawdę... Naprawdę, Geralt. Naprawdę. Jestem zdania, że to nadzwyczaj spokojne miejsce, pełne subtelnego uroku. Prawdziwie godne księżnej. Wasz smutek z powodu zjawisk i procesów, do których jesteście predestynowani, nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Chodź, przyjacielu. Przyszedłem cię stąd zabrać. Należy ci się trochę wytchnienia po wrażeniach ostatnich dni.
Nie zdołałem zapobiec tym śmierciom. Dosyć podle się z tym czuję. Zastanawiam się, czy mogłem zrobić coś więcej. A w Toussaint panuje teraz bezkrólewie, a właściwie kompletny chaos i rozpacz. Księżna umiała sobie zaskarbić sympatię ludzi. Całe Beauclair płacze po niej. Masowa egzaltacja. Cóż, poddani najwyraźniej przejęli niektóre cechy od swojej władczyni. Skąd ten sarkazm? Myślałem, że lubiłeś Jaśnie Oświeconą. Lubiłem. I naprawdę szkoda mi jej. Mnie też. To napij się. Cokolwiek by nie mówić o Sianie, musisz przyznać, że miała twardy charakter. Tak, przyznaję. Choć akurat w jej przypadku lepiej byłoby, gdyby miała naturę bardziej filozoficzną i gdyby od czasu do czasu nachodziły ją refleksje co do słuszności własnych poczynań. Prawda. Jak znajdujesz ten samogon? Nie za mocny? Jest w sam raz. To zasługa tutejszej mandragory z gatunku Alrauna diabolis. Bulwy rosnące na okolicznych glebach wulkanicznych mają unikatowe właściwości smakowe i charakteryzują się niespotykanym ciemnobrunatnym zabarwieniem. Pasjonujące. Ale nie powiem, udał ci się ten bimber. Czekaj, czekaj. Właściwie to chętnie zebrałbym korzeni na zapas. Nie miałbyś ochoty mi potowarzyszyć? Skoro uważasz, że to taki dobry pomysł, to chodźmy. Ale chyba zapominasz o jednej rzeczy. Świeży korzeń mandragory z tego gatunku jest silnie toksyczny. Nawet dla wiedźmina. Nic podobnego. Nie zdarza mi się zapominać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Proszę, oto rękawice i maska. Załóż je. To nic ci nie będzie groziło. Dzięki. No dobra. Idziemy. Światło księżyca nastraja mnie marzycielsko. I o czym myślisz? O cyckach sukuba? Nie. Myślę na przykład... A gdzie właściwie podział się wampir? Nie będzie łatwo go wytropić. W końcu to wampir.